Witam wszystkich z tej strony Corle i zapraszam was do trzeciej części miniserii Zagrajmy w Twierdza Krzyżowiec 2. Przechodzimy do kampanii Lwie Serce, gdzie już zagramy tak jak na krzyżowca przystało, czyli będziemy wybijać Arabów na ich ziemi. Król Ryszard przybył na Świętą Ziemię i jest żądny zwycięstw. Posyła armię do pobliskiego miasta i wyznacza ci zadanie szybkiego przejęcia nad nim kontroli. Tak, czyli podejmiemy się krucjaty. Panie, to naprawdę ekscytujące. Panie, znów Król Panie. Ryszard po raz pierwszy powierza ci dowodzenie nad swoją awangardą. Siły nie są zbyt znaczne, ale jeśli jesteś tak dobrym dowódcą, jak ci się zdaje, wystarczą nam, by sforsować te mury. No dobra, awangarda awangardą, ale zróbmy szybkie rozpoznanie, gdzie to było najłatwiej wejść. No tu ci łucznicy mnie nie cieszą, tu za to jest dosyć... To wszystko wygląda na dość silne... Nowe rozkazy, panie! W sumie ciekawe, co by się stało. Potrzeba ci czegoś? Jakby jednak na siłę wbicie katapultami tutaj. Gotowi! Może jeszcze katapulty, poczekajcie chwilę. Panie, od tej upalnej pogody płonie nawet niebo. Och, panie, jak płonie niebo, że pora powalczyć. Proszę mi wybaczyć, ale wywołuje to u mnie rozstrój żołdu. To uciekamy. Piękny dzień, wasza wysokość. Za jego wysokość! Niebo nam nie sprzyja, trzeba przyznać, ale zobaczymy tak. Katapultami chciałbym zniszczyć. Aż wolę drugą stronę muru zniszczyć. Gotowi do walki. Tak, na żołnierzy, na rycerzy przyjmiemy wszystkie ciosy z łuków. One nam specjalnie nic złego tutaj nie zrobią. O, dobrze. A jak tylko będziemy mogli wejść do środka... O, chyba już możemy wejść do środka. Biegniemy szybko tam do środka, a w międzyczasie zobaczymy fizykę niszczenia budynków, bo mam wrażenie, że nad tym twórcy naprawdę bardzo mocno się postarali, bardzo dobrze przyłożyli sporo uwagi co do tego elementu. O! I teraz właśnie weszliśmy tutaj walczyć. Potrzeba czegoś? Ładujemy! Z przeciwnikiem. Wow, jak ten oszczep daleko tu poleciał. O, ja aż tak zaparło mi dech w piersi, ponieważ ten model zniszczeń tutaj jest naprawdę genialny. A gdzie nasi rycerze? 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 Rozkazy? Tu są, gdzie wyś... Oj, jest. To mi namieszali w szykach. Co oni zrobili, tak? Obywatele proszą o sprawowanie dobrej kontroli nad ludem. Może prawie nasze, tylko że nasza główna siła prawie wyginęła. O, to chyba nie wyszło wszystko tak powinno, tak miało być. Ale rycerze niech idą tam, a tu się zajmiemy... Tu się zajmiemy innymi celami. To jest może też problem trochę twierdzy, że wydawanie rozkazów jest takie dość... problematyczne. To chyba będzie dobre określenie. Dobra, już nie strzelać z katapulty, bo czasem zginą nasi. O, i widzimy tutaj takie głupie zachowania wojsk, na przykład przeciwnik. No zamiast... Pójść pomóc swojemu królowi, no nie. Mój panie! No jasne. A może by tak wolno? Tak. O! Zwyciężyliśmy! I szybko poszło, nawet nie zdążyłem się tutaj rozgadać dobrze. O! I wyłączyłem historię, ale gdzieś tam wcześniej też wygrałem raz, więc przyspieszę to, puszczę to, co tam nasz pomocnik powiedział w tym wszystkim, po tej całej walce. To może jeszcze szybko, bo widzę, że to poszło bardzo Upojony szybko. Zwycięstwem Ryszard rusza w stronę Antiochii. Jednak Saladyn sprytnie zastawia na górskim szlaku zasadzkę na gorliwych krzyżowców. Ryszardowi wraz z jego strażą udało się przejechać, a ty pozostajesz, by odeprzeć ten niespodziewany atak. Tak, spodziewany atak wygląda na to. I ta misja... Zlecenie nam uporania się z zasadzką po zabraniu ze sobą rycerzy było bardzo strategiczne ze strony króla Ryszarda. Lepiej szybko się przygotujmy, panie. Mamy tu przynajmniej kamień i żelazo. Dobra, super. I mamy tutaj misję już bardziej w stylu Tower Defense, dobrze mówię już, aż mi się to wszystko wymieszało. Tylko wskaż nam cel! Teraz tak, zobaczmy co tu mamy za jednostki. Jakiś problem? Ruszamy! Tu są... Rozwalić komuś łeb? Tak, tu mamy trochę piechoty, która bardzo dobrze potrafi się to spisać w tym całym zadaniu, w tego typu Tower Defense. Mają oni, widać takie burze, to jest, nie wiem, bodajże szarża czy coś w tym stylu, która działa bardzo fajnie w momencie... O, możemy jeszcze kilku kuszników. To miejsce jest labiryntem ścieżek prowadzących do wyżej położonych terenów, panie. Nie możemy liczyć, że uda nam się strzec ich wszystkich. No, żeby nas tylko z góry nie zaatakowali. I sama szarża działa tylko w momencie, kiedy my wybierzemy ich do ataku. Jeżeli sami by się zdecydowali atakować, to ta niewielka oaza jest jedyną na przestrzeni wielu mil, panie. Trudno nam będzie obronić naszych rolników, gdyby zaatakowano nas z tej strony. No nic, atakować mogą z każdej strony. Na czymś to skończyłem. Aha, i szarża nie działa, dopóki my nie zaatakujemy. Jest to takie trochę moim zdaniem mały minus, no ale jako, że jest to jakaś tam umiejętność specjalna tego... Na pozycję! Obsadzić strzelnicę! Jest to jakaś umiejętność specjalna tej jednostki, musi być w jakiś sposób aktywowana. Wybrali taki oto. No jest to w jakiś sposób... pomysłowe, ale czy wygodne, to już ciężko określić. O, widzę tutaj mamy obsadzone różne mury i miejsca. I z tego co wiem, to w momencie jak będziemy atakowani, zostaniemy o tym poinformowani, więc nie ma się co martwić. O, nie mogę kupić kamienia, a szkoda, bo chętnie bym z tego skorzystał i rozwinął nieco moje mury, jeżeli mamy się rzeczywiście tutaj bronić. Tu mamy wieżę, chyba że ja w ogóle zrobię to inaczej. Bym wybudował gdzieś tutaj mur, albo schody najpierw, bo ja nie wiem, czy schody mogę wszędzie stawiać. Chciałbym postawić schody, bo tu tak najbardziej, chyba że tu coś bym postawił. Jestem poddenerwowany, panie. Gdzie są żołnierze Saladyna? Zobaczymy, czy idzie tak to, powiedzmy, nieco oszukać system. Wezmę jakiś łódź. Knechci na rozkaz. To są knechci. Łucznicy, napiąć łuki. Weźmiemy jednego łucznika, zobaczymy na tej wieży, czy jest w stanie się jakoś sprawdzić. No to byłaby bardzo fajna pozycja do ataku, jak przypuszczam. Stąd nas mogą atakować, No jedyny minus, że na pewno łucznicy nie będą tam bezpieczni w tym miejscu. No ale... Zobaczymy jak to działa, zresztą jak... Zwiadowcy wypatrzyli zbliżające się wojska nieprzyjaciela, panie. O, już nas konnica tu będzie atakować, czyli wygląda na to, że gotowi! Z tej strony pójdą. No to będzie pierwszy test łucznika. O, a my może szybko... Brakuje broni, panie. My może szybko kuszników wybudujmy i poślijmy na te mury ich. Obsadzić strzelnicę! I jak to? O, widzę, że... Gdzie się biją? Pomysł z łucznikiem z jednej strony jest dobry, ale z drugiej strony... Rzeczywiście wróg biegnie na niego. No to jazda! Można by się... Nasze łuki zaśpiewają! Na mury! Jakiś problem? Stańcie tu w obronie, zresztą chyba mogę wam wybrać. O właśnie, tu możemy wybrać sposób walki, jaki ma się odbywać, czyli czy właśnie mamy utrzymywać pozycję, czy mają atakować sami, czy też... To chyba, że... wszystko, co się rusza. Właśnie, atak za wszelką cenę. Hurra! Do naszego zamku przybyły uzupełnienia. O, mamy gdzieś uzupełnienia. Gdzie są uzupełnienia? Na pewno... Do roboty! Naprzód! Łucznicy na pewno nam się przydadzą. W dłoń, psy. I damy... Obsadzić strzelnicę? Tak, panie. Co najmniej jednego kusznika. Jeszcze jednego łucznika na ten mur. Gotowi, panie! Na dwóch, bo wydaje mi się, że to może być... Fajne, strategiczne miejsce, dzięki któremu możemy problem całej tutaj obrony rozwiązać bardzo wygodnie, bardzo ciekawie. Zobaczmy. Chyba nie produkują mi łuków, a wiele bym dał, żeby mieć jednak kilku łuczników, bo są zdecydowanie szybsi, dzięki czemu mógłbym ich bardzo szybko przemieszczać po murach. Kusznicy na pewno są silniejsi, jednak tu jest ten minus, że właśnie tak widać. Idą tak, jakby chcieli... ruszać! A nie mogli. Obsadzić strzelnicę! A być może rozwiążemy to, znaczy... Wróg nas atakuje! Gdzie teraz? Wow, to z tego co wiem jest najtańsza jednostka, jednak mimo wszystko bardzo silna i bardzo niebezpieczna, ponieważ może... No jasne! O, pewnie zaraz się o tym przekonamy, podpalać nasze wioski i indziej... Całkiem sprawnie. Problem polega na tym, że jak ten teren już się pali, to robi się też niebezpieczny dla naszych ludzi. Zresztą dla nich też i zaraz, no właśnie, tyle im przyjdzie z tego podpalania, że sami zginą. No dobra, nasi ucznicy tu fajnie działają, ale mimo wszystko było ich za dużo, żeby cokolwiek tutaj móc działać. I chyba bym musiał trochę studzienek pobudować. Nie wiem, czy tutaj to jest mądre, ale w kilku miejscach naszego królestwa przydałyby się studzienki, żeby właśnie zapobiec takim sytuacjom. Tu nie widzę żadnych. No to już jest podekscytowany zbliżającymi się zaślubinami. Tak, to może z okazji zaślubin podniesiemy podatki, zmniejszymy nieco ekscytację. I tyle z naszej wioski osadniczej. Nie mamy tu gdzieś więcej żyznych terenów, bo tam to tak wygląda na raczej na takie miejsce nie, a bardzo którego nie jesteśmy w stanie obronić. No ale cóż, dobra. O, a jakbym... Mogę? A jakbym zabudował tę część murem, to bym w sumie mogła nawet ten cienki mur postawić. O. I tyle. Jest fajnie. I łucznicy tutaj popilnują. Z tej strony nikt mi nie wejdzie. Z tej strony... Tak bym chciał ten kamieniołom trochę zakryć, tylko z drugiej strony tracić cały kamień na to trochę bez sensu. Ale nie podoba mi się ta trasa, że... Znowu nadchodzą, panie! Teraz od dołu. Panie nadchodzą cyganie, łucznicy. Co tam? No dobra, ale widzę, że z tej strony, czyli szybko... O, mamy już jakichś łuczników, możemy szybko ich zwołać. O, tu widzę bardzo fajną wieżę do ataku. Brakuje broni, panie. Oj, tam, zresztą chyba... Dobrze by było się skupić trochę też na innych jednostkach, jak chociażby wekiernik, ponieważ oni bardzo szybko potrafią sobie radzić z problemami typu maszyny oblężnicze, które właśnie... Do nas się tu zbliżają. No dobrze. Wekiernicy, tak. Bardzo ciekawy akcent jest tej jednostki. Wow, szybko, szybko. Katapulty, no właśnie, jak widać są niestety bardzo potężne, bardzo niebezpieczne. I powinny być naszym celem zawsze. Jeżeli jesteśmy atakowani, to naszym celem numer 1 powinno być zniszczenie katapult. O, jeszcze ktoś tu żyje? A, jeszcze żyją mi to. O. Dobra. Uciekamy. Teraz już wiem, po co nam ten kamień. Dobrze, że nie wykorzystałem go więcej. A my po prostu tu odbudujemy mury. O. I już zamek jest. O, gdzieś jeszcze nas atakują. Dobrze słyszałem? Chyba, że to już z tej wieży. Wow, ta. A mamy kogoś jeszcze w zbrojnie. Widzę, że wekiernicy są chyba najsilniejszą jednostką, która może umożliwić nam obronę. Doszedł tu ktoś na górę? Chyba tak. Albo nie, on był trafiony z łuku, więc to jest wszystko ok. Wow, dobra. Pełne skupienie. Ile mamy? Jeszcze... Hurra! Do naszego zamku przybyły uzupełnienia. O, bardzo miło. Uzupełnienia zawsze się przydadzą. Chociaż z drugiej strony rozkazy? Uzupełnienia kojarzą mi się z problemami jednocześnie. Na pozycję! Więc zobaczymy. Obsadzić strzelnicę! Gotowi, panie! Może właśnie mądre by było rozstawienie ludzi na tych wieżach, bo one zwiększają też zasięg, a także utrudniają wrogowi trafienie nas, znaczy naszych żołnierzy. Kuszę w dłoń, psy! Więc kto może, niech idzie na mury. Moi lojalni łucznicy! Jesteśmy gotowi! I będziemy mieli bardzo fajne pole do popisu. No tu też przydałaby się wieża, byśmy mieli już w ogóle genialny zasięg. O, a ja chyba żywności nie produkuję. Gdzie jest spichlerz? Dobrze, że chociaż chleba jest dużo, ale to nie znaczy, że Możemy sobie pozwolić na brak jabłek. Wróg nas atakuje! Dobra. O, znowu podpalający. No dobra, to może tych jabłek jednak nie będziemy jeszcze stawiać. Trochę się pośpieszyłem. Szybko! Wy wejdźcie do środka, a tym wrogiem zajmą się... O! Jesteśmy gotowi! Ci panowie. Co się dzieje? No, ten przy studni raczej wygląda na dość biednego. Gdzie się biją? Na wszystkim. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Jakiś problem? Da. Wow. Trzeba przyznać, że te jednostki arabskie są mimo wszystko dość nieprzyjemne, ale udało nam się bardzo szybko, bardzo łatwo odeprzeć atak. Budujemy kolejne jednostki. Łączników poślemy na mury. Gdzie teraz? Jazda na mury! Gdzieś tutaj. Rozwalić komuś łeb? Zajmiemy się tym. Przekuszników. Na pozycję! Może tu na bramę. I... O. Dobra, wy chyba jesteście tu niepotrzebni. Lepiej jakbyście się tu ustawili. I teraz jak nasza misja tu wygląda? Mamy dopiero połowę czasu. Nie mam specjalnie chyba nic ciekawszego do roboty, więc postawimy chatę drwala. Jeszcze jedną chatę z jabłkami, chociaż mówię, nie wiem, czy to jest najmądrzejsze rozwiązanie. Może właśnie tu gdzieś, żeby łucznicy mogli się zająć tymi ludźmi. O, widzę tu fajny efekt rozmycia. Jak gdzieś się skupimy w innym miejscu, to nasi ludzie, w ogóle tutaj ten teren cały taki miał nałożony lekki blur. O, młyn, teraz już wiem, skąd ten chleb. Wróg nas atakuje. No, chciałem przyspieszyć. Nie mają końca, panie? Ale niestety... Chyba nie da rady, tak? Bo tym bardziej, że atakuje nas z dwóch stron, ale póki co pierwsza fala... rządzą! Pierwsza fala to łucznicy. Baczność! Więc... Obsadzić strzelnicę! Ich załatwimy z wieży. Tu natomiast też piersi idą łucznicy. Kuszę w dłoń! Dobrze by było jeszcze się ustawić tu na górze. Dobra, dobra. Jesteśmy atakowani. A gdzieś... Rozwalić komuś łeb? Wow, szybko się nami zajęli, ale i tak jest, myślę, że nieźle. I poślemy wykierników już prosto na... O, właśnie. I można, dobra, a z tymi sobie już poradzą łucznicy, kusznicy i tutaj spróbujemy wykonać ten sam numer, chociaż tu nas zaatakowali ludzie, którzy mają coś na wzór koktajlów Mołotowa, takich oldschoolowych koktajlów Mołotowa. Wow! No, no! To nie wygląda dobrze. To nie wygląda dobrze. Gdzie on na mury? Wow. Dobra, to teraz szybka akcja, bo to nie wygląda dobrze. Wasza wysokość! Ktoś by mógł się zająć katapultą. O, dobrze, jeden odważny. Nagrodzę się część później. Rentą solidną. Albo ulgą w ZUS-ie na jakiś czas. No to jazda, no to jazda, no to jazda. Dobra. Ten to kolega w tym miesiącu nie płaci podatku. O, a ja właśnie chyba zapomniałem po tym ślubie obniżyć podatki. No dobra, odbudowujemy mur. Może mądrzejsze by było stworzenie grubszej tu ściany, która nas by odgradzała od przeciwnika, ale póki co chyba jest ok. Ta ściana wydaje się taka wyjątkowo niebezpieczna, więc ją tutaj trochę poszerzymy. No i mówię, taka jest zabawa typowo... Co to za bicze? A to chyba tutaj... O, to nie bicze. Coś się gdzieś dzieje niedobrego. O, to tu. W ostatniej chwili widzę, że mur wybudowałem. Dobra, ale to z tymi już sobie poradzą. Problemu tu nie ma, musimy tylko narobić trochę łuczników, kuszników. Przy okazji budynki, w których widać życie, w przypadku muru tego nie widać, ale tak tutaj widać życie, możemy naprawiać. I kosztuje to albo kamień, albo drewno, co też właśnie tłumaczy jakiś problem? Powód obrony tutaj wydobycia, znaczy obrony kopalni kamienia. A, 13? Panie? Dobra, łuczników poślemy tutaj. O, znów się robi niebezpiecznie. Dobra, no może niepotrzebnie tu się wdajecie w tę walkę. Myślę, no to właśnie nasze chłopki, parobki, które nam podpalą znowu osadę. Budynek obecnie funkcjonuje. Nie wiem, czy chociaż... Nie wiem, czy choć raz udało im się coś... O! To może ktoś do pomocy przyjdzie mu? Łucznik szybki. Dobrze, że pogrubiłem te mury. O! Nie trać głowy, panie. Miło, że nikt nie zginął. Dobra, i mamy wszystko. Tu mamy wszystko. Wróg nas atakuje! Tu się pali. Kurczę, te ataki przyspieszyły. Wow, wow! Wow, to nie wygląda dobrze. Posiłków już jakoś tak chętnie nam nie dają, jak wcześniej. Gotowi, panie! No dobra, z której strony nas chcą tu zaatakować? Zobaczmy tu, na mury. Obsadzić strzelnicę! Ta konnica jest dosyć dziwną jednostką, ponieważ nie miałem chyba jeszcze z nią ani razu właśnie problemu. Wydaje mi się, że to może być jakiś błąd gry, bo ginie dosłownie od kilku strzał i... Płoną nasze budynki, panie! Gdzie się biją? Chłopak z wodą sobie tutaj poradzi. O, a ty co? Na śmierć? To takie ma być śmieszne, czy jak? Do glasie waret. O, nawet nam jeden domek przetrwał. Czego tu lekko podbudujemy. Nie ma przeciwnika. O. I okej. Wygląda na to, że znów się uspokoił, chociaż zazwyczaj taki spokój oznacza ciszę przed burzą. Brakuje broni, panie! Trochę knechtów, trochę tutaj łuczników. Wszystkich się przyda, zresztą może kilku ludzi tam do... Chociaż król sobie poradzi. Król, czyli ja. Jakiś problem? Myślę, że nie będzie problemu. Tu znowu ktoś biegnie. O! Jesteśmy atakowani! Dobra. Rozwalić komuś łeb? Przyda nam się tutaj ktoś. O. Tu nam ktoś zginął niestety. Szybko spróbujemy rozwiązać to tak. Tutaj tak. O, dobrze, że właśnie ta szarża, czyli ta specjalna moc się przez chwilę uruchomiła. Mogliśmy szybciej dojść do przeciwnika, chociaż ja bym chciał w pierwszej kolejności rozwalić katapulty, a dalej będziemy mogli się bawić. No i jedynie kusznik tutaj widzę jest. I zobaczmy, co tu się dzieje. Dobra, oni tu sobie już poradzą. Mogłaby się włączyć szarża, byliby wtedy... Wow, ale tu za to nie wygląda to tak miło. Coś ich powstrzymało, nie wiem co. Nie podoba mi się. Mi się też to nie podoba, że te katapulty tak blisko tu podjechał, chociaż nie wiem czemu na to pozwolili. Dobra. Tu ktoś jeszcze żyje na wieży? O, i to bardzo ładnie sobie żyją. Te pożary ugaszone. Atakują nas z każdej strony. No nic, pozostaje tylko... Płoną nasze budynki, panie. Pozostaje tylko tworzyć ludzi. I przygotowywać się do głównego ataku, bo widzę, że już mamy 3/4 czasu za nami. Tak, tu jeszcze się męczą. No i chyba już łucznicy sobie z nimi poradzą. Ja trochę może przyspieszę czas. Rozwalić komuś łeb? Jazda na mury! Chociaż z drugiej strony nie wygląda to tak... Obsadzić strzelnicę! Kolorowo. Naprzód! Ten może nie gdzieś stanie tutaj. Nasze łuki zaśpiewają! O, tu ich trochę się za dużo zebrało. Nie wiem, czy atak finałowy nastąpi z jakiejś strony. Tu sobie... O! Kuszę w dłoń, psy! Dzień dobry, to coś mnie przegapiłem. No dobra, ale to nie mogę teraz odbudować, co najgorsze. Więc jak widać, tu jest chyba jakiś... Kolejny błąd gry wyszedł. O, a tak mogę. No dobra, taki dziwny ten mur, nie wiem, czy go mogę jeszcze tu poprawić jakoś. Nie można tu tego zbudować. O, nie można, a jednak można, no. O, i jest kolejny atak. No nie pozwolą nam się nudzić w tej rundzie. Chciałem przyspieszyć nieco rozgrywkę, żebyśmy mogli się zająć innymi sprawami, ale dobra, to w takim razie pogadamy po prostu. Właśnie, i tu chciałem poruszyć, jako że mamy okazję do pogadania, pewien dziwny temat. Nie rozumiem, dlaczego jakaś firma zdecydowała się w pełni zlokalizować tę grę. Chociaż chwała im za to, ponieważ uwielbiam gry po polsku i to jeszcze jak są dobrze zrobione, a ta jest dobrze zrobiona, w sensie dobrze zlokalizowana. Jest to coś bardzo fajnego i rozumiem, że podjęli się spolszczenia tej gry i wyszło mi bardzo dobrze, ale nie rozumiem, dlaczego gra, która wyszła bardzo niedawno, czyli Tropico 5, w ogóle nie została spolszczona, już nawet napisów nie dodano. Gra, która na pewno jest hitem wśród fanów gier ekonomicznych, no została tak po prostu odpuszczona w momencie, gdzie tam może się to przydać. Są takie zawiłe elementy niektóre, że może się przydać. Swoją drogą, miałem nawet nagrane kilka serii właśnie z gry Tropico. No właśnie zrezygnowałem z tego, że była po angielsku. Moim zdaniem nie szło się tak wczuć w całą tę historię, jako tam nam mógł zafundować El Presidente, dlatego poczekamy, aż spolszczę tamten projekt. Wiem, że jakaś grupa tłumaczy się zabrała za to i jeszcze powrócimy do samego Tropico, ponieważ obiecałem wam trochę RTS-ów, trochę gier ekonomicznych, z tej racji, że jest to mój ulubiony gatunek i uwielbiam spędzać godziny nad tego typu rozgrywką. No oczywiście nie jest to może coś, co się idealnie nadaje na YouTube'a, czy coś, nad czym można by było przesiedzieć długie godziny, chociaż może niedługo zdecyduje się na jakiś streaming na Twitchu. Chyba trzeba było pójść trochę do przodu i właśnie... a może jak już tu jesteście, to spróbujcie chociaż rozwalić jakąś katapultę. Jeszcze jedną, jeszcze trochę. Aj. Ale dobra, to może łucznicy już się o to postarają. Wasza wysokość? Tak. Czyżby to był już główny atak? O, a ci zniszczyli ścianę i uciekli. Pewnie to samo co wcześniej. Trochę nie rozumiem tego podejścia, no ale mówię... Tutaj sztuczna inteligencja przeciwnika trochę jeszcze kuleje. Ta gra na pewno jeszcze czeka na jakąś łapkę, na jakąś aktualizację, ponieważ wychodzi tu parę błędów podczas rozgrywki i to tak później wygląda jak wygląda. Dobra, o! Tu na nas poszły znowu koktajle Mołotowa i chciałbym zniszczyć katapulty, chociaż tu z nimi... O, dobra, one się same zniszczą, widzę. Jechały w ogień. Wow, 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 wow. Knechci na rozkaz. Knechci. O, jeszcze minutę 10 musimy wytrzymać. Trochę coś tu znowu właśnie z tą sztuczną inteligencją przeciwnika. Już chyba widzę, katapulty nie niszczą muru, ponieważ nie ma tu naszych ludzi, co trzeba przyznać jest dosyć śmiesznym podejściem. No ale cóż, tylko się cieszyć, chociaż no nie jestem dumny z tego, kiedy wygrywa się przez bugi czy przez jakieś niedopracowanie. Zdaje się, że to główny szturm, panie. Który główny szturm? Jeśli uda nam się przetrwać ten atak, moim zdaniem możemy mieć jeszcze szansę. No dobra, jeżeli uda się nam przetrwać, tylko że w gruncie rzeczy jeszcze z tym szturmem sobie nie poradziłem do końca, a już mi mówią o kolejnym. Knechci na rozkaz. Dobrze, knechci. Idziemy wszyscy tu. O! Chciałem mówić, że mają główna wręcz wekiernicy, brakuje mi ich tutaj, ale są na szczęście. Jakby dobrze tu wycelowali, to może by zniszczyli katapulty, które są największym problemem chyba tego ataku. Jak zniszczymy katapulty, to już reszta będzie z górki. Katapulty, powiedziałem. I właśnie, to jest ten problem AI, że czasem byśmy chcieli, żeby atakowali zupełnie co innego. No dobra, teraz możesz ginąć. Teraz mam nadzieję, że z górki, chyba że nas gdzieś jeszcze od tyłu zajdą. Ale wygląda na to, że nie. Tak, czyli to jest już ostatnia fala. Ja może wyjdę naprzeciwko. Niej. Jej. To zobaczymy. Co to jest? To są albo ci nasi zdrajcy od koktajli Mołotowa, albo lekarze. A nie, to są lekarze. Tak, znaczy medycy, nie wiem, kapłani. O, skopniaka. Podobnie jak to było w Age of Empires. Również tam mieliśmy kapłanów, którzy potrafili przejąć jednostki. Tak, myślę, że ta gra w ogóle tak śmiesznie wygląda. Brzasku, kopyta wielbłąda skierowane są na zachód. Pora się pożegnać. Tak, o właśnie, idealnie. Pora się pożegnać w trzeciej części. Ja tylko może wytłumaczę ten odcinek, trochę wroga przeciwnika wytłumaczę. Grałem w tę misję już wcześniej i wyglądało zupełnie inaczej. Katapulty atakowały z daleka, było to bardziej logiczne ze strony przeciwnika. Wydaje mi się, że przez to, że naszedł mnie tu plan, żeby wybudować gdzieniegdzie dodatkowe mury, dodatkowe wieże, namieszało tak w sztucznej inteligencji przeciwnika, że nie wiedział co robić i tymi katapultami podjeżdżał pod nasze mury, co oczywiście było bez sensu, ułatwiło nam tą rozgrywkę. No ale cóż, no... Każda droga prowadząca do zwycięstwa myślę, że jest dobra. Tutaj wykryliśmy przy okazji kolejny bóg. A tak nam tutaj nasz doradca, czy też ja, bo nadal nie wiem czy to głos, powiedział: pora się pożegnać, czyli żegnam was w trzeciej części, w bardzo długiej części, więc dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do samego końca, do tej 32 bodajże minuty. I może szybko po prostu dzięki raz jeszcze, że tu jesteście. Grał dla was Corle i do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce, bo zostały nam jeszcze chociażby tutaj te dwie misje, no i być może zagramy w misję Saladyna.